Słucham? Halo? Halo? Weterynarz? Tak. Proszę pana, jest problem z dziąsełkami. Jak tam można do was podejść? Czym jest problem? Z dziąsełkami. A co to są? Dziąsełka? To w buzi takie. Ten, tak? Nie jak ten, no ze mną. Przy szczotkowaniu mnie po prostu trochę bolą. I nie wiem o co chodzi, może to jest dom mądrości. Jezusie kochany. Dobrze. Dobrze, bo ja myślałam, że pan mówi o swoich zębach przez chwilę. No, o dziąsłach, nie o zębach, o dziąsłach mówię. O dziąsłach, że one tak. Są takie obolałe. I no, obolałe ewentualnie są. Byśmy mogli sprawdzić, co się z tymi dziąsłami dzieje, no, tak? Bolą mnie przy szczotkowaniu. Jak szczotkuję zęby, to mnie po prostu bolą i trochę krwawią jakby. Pani się dziąsłami nie zajmuje? Nie, ja się nie zajmuję dziąsłami, ja leczę zwierzęta. Nie ma problemu, no ja nie, nikomu nie powiem, wiadomo. No, bo, u was można tak. Nie. No, weterynarii medycyny, no, pani jest lekarzem, tak? Ale zajmuje się psami. Wiadomo, no, ale po godzinach jakoś, ewentualnie. Jakby to wyglądało. No czy to tak bolą, lekko. No mnie bolą, przecież mówię pani, że no, mnie bolą. Ale co ja panu mogę poradzić? No. Jak ja jestem lekarzem weterynarii, to dentysty nie trzeba do zrobić. Pani jest lekarzem, no i podobno można to u pani zrobić jakoś tak taniej, bo wiadomo. To jest niemożliwe. Co jest niemożliwe? No przecież ja pana mam sobie dooglądać? No tak, no, przecież mówię. Normalnie. Ale ja nie jestem stomatologiem. Pan jest lekarzem, czy pan nie jest? No bo ja nie rozumiem. Nie jestem lekarzem, ale weterynarii rozumie pan, czy nie? No, no rozumiem, no ale lekarzem, no to bym podszedł tymi dziąsłami, pan zobaczył, zerknął, bo u was jest taniej podobno, po prostu, szwagier mi mówił i ja bym podszedł, zobaczył i tyle, nie? Jakoś tam normalnie byśmy się dogadali, nie? I o której? Tak, pan przyjdzie z 4 do 19. A bez psa? Ja mogę wziąć psa od szwagra, bo on ma. No bo przecież ja muszę... Ja na ludzkich zębach się nie znam, tylko na psi. Ząb jest ząb, przecież pan wie. 19. Do 19. Przyjdę z tym, go tam przywiążę, a pan wtedy mi zerknie, tak? Bo mówię, przy szczotkowaniu one mnie trochę odcierają, jakby tak delikatnie mnie bolą. Znaczy delikatnie, wie pan, no. Zależy, czy piwo, czy nie. Ale mnie bolą, no. I po 19... Pan ma parodontozę. Myśli pan, że mam parodontozę? No pewnie. Jezu, a co to jest? To takie krwawiące mogą być dziąsła. Ale one trochę krwawią. Ja to jest śmiertelne? Śmiertelne nie, ale może pan nabawić się innych chorób. Wątroby, nerek. Dobra, a jak się całujesz z żoną, to ją tararam? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra, czyli ja widzę, pan się orientuje. To ja bym podszedł w takim razie koło 17. Psa wrzać czy nie? Nie. Bez psa, tak? Tak. Bez psa, dobra. Dobra, to ja będę. Dzięki, do zobaczenia. Czy ona się tak ubiera, że tak nóżki widać, bo całkiem tutaj dobre widzę nóżki są. I te szpile są całkiem, no po prostu dobra babka jest. Ja bym ją wziął. Wie pan co, proszę o 17 zadzwonić, dobrze? Po teleekspresie? Tak, po teleekspresie. Dobra.